Jak się stało, że trafił Pan do ruchu Poparcia Palikota? Po kongresie w Warszawie, po pierwszym wystąpieniu Janusza Palikota, po jego słowach organizujcie się, zacząłem udzielać się na forach internetowych, na portalach społecznościowych w tytułach dotyczących Stowarzyszenia Ruchu Poparcia Palikota. Tam zaczęliśmy tworzyć program Nasz Oddolny. No i potem wszystko szło do przodu, zaczęliśmy się spotykać, przyjeżdżać i organizować struktury. Dlaczego ten ruch Pana zafascynował? Dlaczego mnie zafascynował? Ponieważ jest inny, jest całkowicie inny niż obecna scena polityczna. Tak samo jak 80% społeczeństwa, według najnowszych sondaży, jestem załamany postawą naszych polityków, nie podoba mi się ich praca i wierzę, że jest to jedyna osoba, Janusz, lider Ruchu Poparcia, która potrafi odwrócić naszą scenę, bo jeżeli nie on, to nie widzę przyszłości na następne 20 lat. Jak wyglądało Pana pierwsze spotkanie z Januszem Palikotem? Byłem bardzo stremowany, zresztą jak wszyscy, to było we Wrocławiu. To było pierwsze spotkanie takie organizowane, tak jak mieliśmy teraz w Dzierżyniowie spotkanie, to właśnie pierwsze było we Wrocławiu. Janusz wyszedł i powiedział, ja się go zapytałem, jak mam się do Pana zwracać, a Janusz powiedział, mów do mnie po imieniu chłopie. I tak to się zaczęło. Mówił Pan o programie oddolnym. Jak ten program od dołu wygląda? Jak powstał od dołu? Organizowaliśmy się, tak jak powiedziałem, na forum. Bardzo dużo ludzi wysuwało pewne postulaty, takie jak z ramienia gospodarczego, administracyjnego. Później zarząd w Warszawie prosił o przesłanie tych postulatów. My oczywiście wcześniej we Wrocławiu zrobiliśmy głosowanie, które bierzemy, które nie, które wysyłamy. I później one zostały zatwierdzone w pierwszych 15 krokach Ruchu Poparcia. Ruch Poparcia Palikota mówi o nowej jakości polityki. Czym więc Państwa ruch zasłużył się dla lokalnej społeczności w Okręgu Wałbrzyskim? Właśnie dążymy do tego, żeby się zasłużyć, ponieważ jesteśmy nową formacją. Zaczęliśmy działać w Okręgu Wałbrzyskim od około 2 miesięcy. Organizujemy się, budujemy struktury. Zbudowaliśmy teraz struktury w Dzierżoniowie. Myślę, że mogę się już spokojnie zająć następnymi powiatami. Co chcemy zrobić? Przede wszystkim chcemy wyjść do ludzi. Dlatego na początku chcemy zorganizować Dzień Wiosny. Będziemy topić beton polityczny w Dzierżoniowie. Serdecznie zapraszam. Most na ulicy Kościuszki. Pierwszy dzień wiosny, godzina 15:30. Ale działania konkretne, które ludzie odczują. Co więc Państwo zamierzają, żeby ludziom żyło się lepiej? Aby ludziom żyło się lepiej, musimy poznać na początku ich potrzeby. Dlatego będziemy organizować także akcje do. To nie będzie nagabywanie, ale będziemy przychodzić do ludzi, zostawiać ankietę i prosić o wypełnienie, co Wam się nie podoba na naszym szczeblu lokalnym. I po przeanalizowaniu tych argumentów chcemy zbudować prawdziwy program lokalny. Pomoże stowarzyszenie zajmie się organizacją imprez charytatywnych? Myślimy o tym cały czas. Zastanawiamy się, jak najlepiej to zrobić. Na pewno będziemy korzystać z zaplecza krajowego. Ile osób było na spotkaniu z naszym Palikotem, według Państwa danych? Według naszych danych mieliśmy wystawionych około 120 przesyłek. Wszystkie były zajęte. Było bardzo dużo ludzi, którzy stali, więc szacujemy, że było około 220 osób. Jak Pan ocenia to spotkanie? Spotkanie było bardzo dobre, ponieważ Janusz jak zawsze nam mówi, najlepsze spotkanie to jest takie, gdzie można się pokłócić, czyli wymienić po prostu argumenty. Dlatego Januszowi się bardzo podobało to spotkanie, mi osobiście także było dobrze przygotowane, dlatego chciałem podziękować koordynatorowi Annie Kroczak za zorganizowanie tego spotkania. Ile osób złożyło deklarację? W Okręgu Wałbrzyskim? W Dzierżyniowskim i Okręgu Wałbrzyskim ogólnie. W Okręgu Wałbrzyskim złożyło na dzień dzisiejszy ponad 100 osób, to jest 100 osób z hakiem. W Dzierżoniowie złożyło deklaracji około 30 osób, nie pamiętam dokładnie teraz. I jak wyglądają Państwa spotkania? Spotykacie się, czy tylko rozmawiacie przez internet? Wczoraj mieliśmy pierwsze spotkanie, przyszło kilkanaście osób, bardzo dużo osób też się usprawiedliwiło, że nie mogło akurat przyjść.
To spotkanie było bardzo owocne. Zauważyliśmy, że naprawdę wiele osób, które są zaangażowane, żeby budować ten ruch, świetne pomysły, bardzo dużo pomysłów na właśnie wyjście do ludzi, na poprawienie statutu, o których nie chcę teraz zdradzać, ale na pewno usłyszycie o nim. Czy nie zapisał się Pan tylko do ruchu Parcia Palikota, by zrobić karierę? Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie to nie jest w naszych głowach. To co Pana motywowało, żebyś zapisał do tego stowarzyszenia? Motywowało mnie to, że nie mogę patrzeć w telewizor, w wiadomości. No ale jak się ma 1% poparcia, to już nic nie da załatwić. 1% poparcia jest w sondażach, ale jak Pan sam zauważył, prawie 250 osób w Dzierżoniowie. To było jedno z mniejszych spotkań. W Polsce przychodzi więcej. Sondaże są kupowane. No, powiedzmy sobie szczerze, to nie ma szans po prostu, żeby się przebić. A ma Pan na to jakieś dowody? Oczywiście, że tak. Homo homini pracuje od dawna dla Polskiego Radia, a Polskim Radiem kieruje PiS i SLD. OBOP to jest od lat firma Platformy i dlatego mamy 1% poparcia, ponieważ oni się nas boją. Oni się boją, że my możemy zmienić Polskę. Jak Pan zamierza zmienić tu lokalną społeczność? Przecież ona w większości jest konserwatywna. Jak Pan zamierza się dostać do ich umysłu, do ich serca? Zdziwię Pana. Ta społeczność naprawdę nie jest konserwatywna. Ta społeczność po prostu jest zamknięta przez ten beton polityczny. Nie widać żadnych zmian i dlatego ta społeczność nie udziela się. Jeżeli powiemy ten wiatr świeżości, proszę mi wierzyć, tak samo jak było teraz na spotkaniu właśnie w Dzierżoniowie z sympatykami, oni naprawdę chcą działać i naprawdę chcą zmieniać Polskę. Czy nie uważa Pan, że jedna słuka wiosny nie czyni, że to jest taki sumiany zapał? Okaże się to 23 października podczas wyborów. Zobaczy Pan, że odniesiemy wielki sukces. Jaki wynik Pan liczy w Okręgu Wałbrzyskim? W Okręgu Wałbrzyskim liczę na około 30%. I to jest spokojnie. Mamy bardzo duże poparcie już na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o nasz okręg. Czy będą happeningi pod kurią? Nie spodziewamy się na razie. Nie organizujemy takiego typu happeningów. Stawiamy na gospodarkę. Stawiasz na antyklerykalizm. Czy będziecie walczyć z księżmi tutaj w Okręgu Wałbrzyskim? Walczymy z kościołem, walczymy z klerem, który bierze się za nasze pieniądze. Ale Pan należy do kościoła, więc to jest takie służenie Bogu i Palikotowi. To albo się służy temu, albo temu. Tak, nie, jest, nieprawda. To jest taka obłuda. Palikot przecież nie jest Bogiem. No to dla Pana być może. Dla mnie Bóg to jest świętość. Ale Pan jest ochrzcił, gdzie mówił Pan w jednym wywiadzie, że... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, tylko zrobiłem to dla Boga, nie dla księdza. Ale jak się jest w kościele, to pewne zasady obowiązują, tak jak w stowarzyszeniu. Jest pewna hierarchia. I tu podlega się pod księżmi, pod pasterzy. Jeżeli mamy rozmawiać o sprawach duchownych, to powiem Panu jedno. Ja podlegam tylko Bogu, nikomu więcej. To dlaczego Pan ochrzcił swoje dzieci? Dla Boga. Ponieważ uważam, że ponieważ czuję się katolikiem, ale nie muszę się zgadzać z człowiekiem. Ale to jest przedstawiciel Pana Boga tu na ziemi. To jest pasterz, który do niego prowadzi. Tak to jest z Pana punktu widzenia. Ja studiowałem historię i ja wiem doskonale, jakby tu w całej historii ten pasterz prowadził ludzi do Boga. I nie zgadzam się z tym całkowicie. Kościół popełnia w pewnym momencie błędy, ale Jan Paweł II zawsze popełnia bardzo dużo błędów. Kościół popełnia teraz na gminie błędy. Kościół wchodzi do polityki, Kościół popiera partię. Tak nie może być. To nie jest Kościół, w który my ludzie wierzymy. My chcemy pokazać inny Kościół. Jak Pan zamierza zmienić Kościół? Ale to nie trzeba nic zmieniać. Naprawdę. Jeśli chodzi o ludzi, czy jeśli chodzi o Kościół? No Kościół. Ja nie chcę zmieniać Kościoła. Kościół powinien sam siebie na sam. Ale Kościół tworzą ludzie, więc Kościół to nie tylko są księża, to są obywatele, na których Pan liczy głosy. Oczywiście, że tak. Tylko, że proszę mi wierzyć, że jest bardzo dużo ludzi, którzy tak myślą. Co by Pan zmienił w Dzierżoniowie i w powiecie dzierżoniowskim? Przede wszystkim musimy zająć się infrastrukturą. Po prostu drogi są koszmarne. I przede wszystkim chcielibyśmy także zmienić administrację. To znaczy konkretnie? Konkretnie jawność dokumentów, takich jak właśnie przetargi, takich jak właśnie budowa dróg. Chcielibyśmy wiedzieć, kto naprawdę za tym stoi, jakie były aspekty podejmowania decyzji danej firmy. Druga sprawa, którą chcielibyśmy zmienić, to zasada domniemanej zgody. To znaczy, żeby nie chodzić od urzędu do urzędu i załatwiać papierków, czy czekać na decyzję urzędnika. Zróbmy tak na przykład, że jeżeli w ciągu 60 dni urzędnik nie podejmie decyzji, jest ona pozytywna dla nas. Czyli Pan źle ocenia lokalną władzę? Nie oceniam lokalnej władzy źle. Pan się zapytał mnie, co chciałbym zmienić. To, czyli się Panu nie podoba? Czyli ocenia Pan działanie lokalnej władzy negatywnie? Nie oceniam negatywnie lokalnej władzy.
Służba zdrowia prywatna czy publiczna? Chcielibyśmy, żeby była prywatna. Dlaczego? Ponieważ uważamy, że tak służba zdrowia, tak samo jak inne firmy, powinny być zarządzane przez dobrych menadżerów. Szpital od kilkudziesięciu lat nie potrafi się sam utrzymać. Chcielibyśmy, żeby ta tendencja się zmieniła. Ile osób będzie kandydowało z Paciach Palikota do Sejmu i Senatu z powiatu dzierżyńskiego, pięknogórskiego? No mamy listę 16 osób, tak więc... Pan też będzie startował? Nie, ja nie będę startował, ale chciałbym powiedzieć, że po raz pierwszy będziemy jedyną partią, która wprowadza parytety 50-50, czyli jeżeli w jedynka i dwójka, jeżeli w jedynce będzie mężczyzna, to dwójca musi być kobieta, czyli nasz cel to jest minimum 50% dla kobiet. Jakie działania PR-owe będą Państwo prowadzić w najbliższych miesiącach w powiecie dzierżyńskim i pięknogórskim? Jeśli chodzi o okręg, o powiecie dzierżyńskim, to dzień wiosny, tak jak już powiedziałem. Chcemy zorganizować także happening w Wałbrzychu, ale nie chciałbym mówić na jaki temat, bo chcemy zrobić zaskoczenie dla platformy, która się sama kruszy, chcemy jej pomóc, żeby całkowicie rozwalić. Także myślimy o happeningach dotyczących naszych postulatów. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję serdecznie.